Po co prawda, która prowadzi tylko do filozofii? Żyjący w V wieku pustelnik, modliciel, człowiek trwający w wielu modłach, który wymodlił wielu ludzi, studiujący słowo na jednej z pustyń, powiedział takie słowa: po co studiuje cię Biblię? Jak nie po to, by objaśniać ją, tą zdobytą w niej prawdę, własnym życiem. Nie ma sensu studiowanie Biblii, by potem toczyć o tym dysputy i ustanawiać według nich własne reguły. To nie ma sensu. Jest sens w odkryciu prawdy. A więc po co jest prawda, jeśli, bo my nie jesteśmy jakimiś mistykami, którzy chcemy sobie ustanowić teraz jakąś prawdę i powiedzieć: prawda, prawda. Nam nie chodzi o medytację nad tym. Powiem wam, co wierzę, czym jest prawda. Wierzę, że prawda jest nam dana od Boga po to, aby nas zaprowadzić na miejsce wolności. Amen. Bo to jest jedyne światło, które nas prowadzi do wolności w Nim. Ale na miejsce wolności nie przychodzimy tylko po to, żeby stanąć na miejscu wolności i powiedzieć: mam prawdę i jestem teraz w niej wolny. Na miejsce wolności przychodzimy po to, i po to jest prawda, by nie tylko do wolności, ale do powołania prowadzić. Bo prawdziwe powołanie możliwe jest tylko w prawdzie. Prawda, jak wiemy tą definicję, że prawda jest, to jest widzieć stan zgodny z rzeczywistością. Jeżeli naprawdę wierzymy, że prawda to jest widzieć stan zgodny z rzeczywistością, to musimy uwierzyć też, czy właściwie jesteśmy tego świadomi nawet, już jest kwestia wiary, w większości z nas jest kwestia nawet wiedzy, bym powiedział, albo głębokiej wiary. Że świadomy tego, co jest rzeczywistością i tego, jak naprawdę jest, tego, co jest w moim sercu i w sercu mojego bliźniego, tego, co naprawdę się dzieje na świecie i wokół mnie, świadomy tej prawdy jest tylko Jezus, tylko Bóg. Nikt inny nie jest. Żadna filozofia, nikt inny. Często mówimy z tego miejsca właśnie o Jezusie, który jest drogą, prawdą i życiem. I tak sobie myślałem o tym, jak będę się tu dzisiaj z wami dzielił słowem, i pomyślałem sobie, że zbliżają się święta, kiedy wszyscy znowu zaczną śpiewać kolędy, kiedy pobudują różne ciekawe konstrukcje ze światełkami i kiedy będzie chodziło o to, żeby wydać mnóstwo pieniędzy. Ale pomyślałem sobie o czymś, co to wszystko zapoczątkowało. Pomyślałem sobie o młodej kobiecie, niespodziewającej się tego, że prawda całkowicie zdominuje jej życie, przemieniając wszystko wokół i cały świat. Często z tego miejsca mówimy o Panu Jezusie. Ja bym chciał dzisiaj zrobić maryjne kazanie, dziś będę maryjny. Chciałbym porozmawiać dziś o Jego mamie. Co naprawdę wiemy i czego, jeśli chodzi o powołanie i prawdę, możemy się od niej nauczyć? Niektórzy starsi zborownicy pamiętają jeszcze, pamiętam to nabożeństwo, wiem, że pastor na pewno też pamięta, gdzie mieliśmy gości, oni chyba byli z Holandii, ja nie pamiętam, ale jeden z nich powiedział, że skończył szkołę maryjną. Pamiętasz, pastorze, to? I pamiętam wtedy, jak wielu, jak szkołę maryjną skończył facet, no i przyszedł do nas. No on mówi: skończyłem szkołę maryjną, bo siadłem tak jak Maria, jej śladem u stóp Jezusa i uczyłem się od Niego. Podobała mi się jego maryjna szkoła. Dzisiaj chcę mówić o Marii, Matce Jezusa. Wszyscy jakby ją znamy, wiele się o niej mówi. Niektórzy nawet mówią: co 3 minuty Jezus Maria. Ja nienawidzę tego powiedzenia, nie rozumiem tego. Zupełnie nie wiem, czemu to ludzie robią. To była jedna z pierwszych rzeczy, jakie ze mnie spadły, kiedy się nawróciłem. Jeden z przecinków. Wiemy o niej, że była Marią z Nazaretu, Miriam, z aramejskiego jej imię Mariam,
greckie Maria, arabskie Mariam. W Biblii pisze o niej bardzo dużo, ale jest to tak jakby delikatnie ukryte. Pisze bardzo dużo, możemy się od niej nauczyć, że tak powiem, ale jest to ukryte tylko w pewnych tekstach. I ta lekcja, którą chcę dzisiaj podać, jest lekcją osoby, która swoje życie poświęciła prawdzie, a prawda do tej osoby w wyjątkowy sposób przyszła. Inspirowała ludzi tak bardzo, że nawymyślali o niej pełno różnych dziwnych, niesamowitych historii. Pojawia się w genealogii Jezusa w Ewangelii Mateusza, pod sam jej koniec. Kiedyś na tym miejscu mówiłem o niej, pamiętam, miałem to nauczanie na temat właśnie kobiet z genealogii Pana Jezusa. Nie jedno zresztą w tym zborze, bo również i inny z naszych pastorów też na ten temat nauczał. Jest tam piątą kobietą. Zwróćcie uwagę, jakie kobiety są w genealogii Pana Jezusa. Jest to Tamar, która mało nie kończy na stosie z powodu religijnej obłudy pewnego faceta. Mało brakowało, by zginęła. Nie ma dziś czasu całej historii opowiadać. Jest Rahab. No też nie jest, ktoś by dziś powiedział, jakaś święta, ale Bóg uważa, że jest święta, nie? Jest Rahab, nierządnica w Jerychu, jest jedną z najpiękniejszych kobiet w tamtym mieście. I wiara ocala jej życie i znajduje się w tej genealogii. Potem jest Rut, poganka z Moabu. Z wdowieństwa i z bezdomności doświadcza przygody, gdzie prawda tego, kim jest Jahwe i to, jak Bóg prowadzi, znowu wplata ją w genealogię Pana Jezusa. Batrzeba. Następna kobieta, czwarta i czwarta, która przeżywa ciężkie chwile. Batrzeba, jak wiemy, staje się ofiarą pożądliwości króla Dawida, żona Uriasza Hetyty, generała wojsk Izraela. Ofiara pożądliwości i manipulacji króla, który potem z tego gorąco we łzach pokutował. Każda z nich przeżyła życie, w którym doświadcza dramatu, ale i Bożego objawienia. Każda z nich jest jakby na początku wygląda sponiewierana normalnie przez życie. Każda z nich może powiedzieć, wiecie co? Może wy możecie sobie wierzyć w Boga. Ale ja? Mnie oszukali ludzie, mnie sponiewierało życie. Wszyscy w życiu mnie kłamali i nikt nie mówił mi prawdy. Ja nie mogę być, ale każda z nich spożywała z prawdy, którą mi objawił Bóg. I kimkolwiek dziś jesteś na tym miejscu, też to może tak się stać. No i na koniec właśnie Maria zostaje doświadczona najmocniej, najgłębiej i poznaje Bożą tajemnicę. Mieszka w Nazarecie, w jednym z biedniejszych miast tamtego rejonu. Miasta w mieście pełnym przestępczości. W mieście, gdzie naprawdę żyło się źle, jednym z niewielu za to, gdzie nie znaleziono żadnych wykopaliskach. Archeolodzy nigdy nie znaleźli w Nazarecie żadnych pogańskich bożków, żadnych śladów pogańskich kultów. Jej imię Miriam, Maria jest pewnym znakiem. Już samo jej imię mówi coś o tym, w jakiej rzeczywistości żyje. Było znakiem, że jej rodzice wiernie trzymali się biblijnej prawdy i tradycji przodków, żydowskiej tradycji przodków. Wiecie, Żydzi zauważyli, że okupacja rzymska zaczyna helenizować ich naród. Wielu Żydów zaczęło nadawać swoim dzieciom pogańskie imiona, często imiona utworzone ku czci bożkom pogańskim. I dlatego przeciwstawiając się temu, wielu Żydów nadaje dzieciom imiona sławnych przodków, które bardzo długo nikt nie ośmielił się nadać. To jest trochę na tej zasadzie, może porównanie nie jest dosłownie dobre, ale coś wam odda. Wyobraźcie sobie, że rodzi ci się syn, odważyłbyś się go nazwać Jezus? Na świecie jest wełnów, w hiszpańskiej kulturze Jezus
nie jest nikim niezwykłym, ale w polskiej wyobraźcie sobie, że nie wyobrażam sobie, żeby, nie wiem, mój syn się nazywał Jezus Kulec. To nie gra. Widzicie, wtedy też ludzie nie nadawali pewnych imion, bo mieli do nich szacunek. Nie nadawali imiona Miriam, ponieważ była siostrą Mojżesza i również nie nadawali imiona Mojżesz. Potem ono powróciło z wielką burzą i Mojżeszów się zrobiło znowu dużo i wiele Miriam. Do powstania Machabeuszy, czyli drugi wiek, około 200 lat przed narodzeniem Chrystusa, tych imion zbyt wielka trzeźwość była i starano się je unikać, a potem właśnie był wybuch tych imion. I mamy Marię. Podobnie zresztą ta sama historia dotyczy imiona Józef. I mamy Marię w czymś, co jest również twoim i moim problemem, rzeczywistością, czasem błogosławieństwem, ale prawdą w naszym życiu. Mamy codzienność. Fajnie jest na konferencji, dobrze mówię czy nie? Kto myśli, że jest fajnie na konferencji, niech zaklaska. Amen. Ale konferencja, konferencja i po konferencji. Trzeba wracać do codzienności. Nie, jak to brzmi, nie? Codzienność. Codzienność. I to jest miejsce, gdzie w jakiejś codzienności ktoś trwa w prawości. Ten ktoś to młoda dziewczyna, nie mająca więcej niż 14 do 16 lat. Na pewno nie więcej. W swojej codzienności żyje, ale pomimo szarej codzienności nie czeka na wulkany konferencji, bo nie było jej nawet stać, żeby na nie pójść. Żyje w szarej codzienności i do tej szarej codzienności pewnego dnia zapukać zamierza Pan Bóg i powiedzieć: jesteś piękna w szarej codzienności, powołam cię do niecodziennej rzeczywistości i poślę do niej posłańca. Prosta dziewczyna z Nazaretu, dom w nie najlepszym miejscu. Prosta dziewczyna, dom w nie najlepszym miejscu. Czasami ktoś powie: wiesz, gdzie ja mieszkam, kim ja jestem. Człowieku, może ktoś tam coś może, ale ja. Ona żyje w swoim małym miejscu, wzgardzonym przez wielu. Żyje i ma plany na życie. Ma plany, plany, które cieszą serce każdej dziewczyny, nawet w dzisiejszych czasach bardzo, a co dopiero wtedy, ma narzeczonego. Dziewczyny bardzo chcą mieć narzeczonego. Kiedy jeszcze byłem pastorem w innym zborze, nie tutaj, w Chełmie, pamiętam, miałem taką rozmowę z kilkoma dziewczynami. Wiecie, zawsze, za każdym razem im mówiłem, bo one: no to naprawdę ten pastorze, to one... Ja mówię: wiesz co, jest jedna prawda dotycząca narzeczonego. Lepiej nie mieć, co się chce, niż mieć, co się nie chce. Bądź ostrożna w modlitwie. Patrz na Pana. I Maria miała niezwykłego narzeczonego, jego imię było Józef. I Bóg w tej jej narzeczeństwie, w tych planach, w tej szarej codzienności odwiedza ich życie i ich plany na przyszłość, ich marzenia i wszystko zostanie poruszone tym, z czym za chwilę pojawi się posłaniec. Wiem, że czekaliście, że na początku pewnie przeczytam coś z Biblii, ale prowadzę do tego miejsca, byśmy coś zobaczyli. To, kim była, to, kim jesteś, sprawia, że Bóg może cię używać. Pamiętacie, co mówiłem o prawdzie? Prawda prowadzi na miejsce wolności i powołania. Bóg nie może cię powołać, jeśli nie trwasz w prawdzie, jeśli nie trwasz w Jezusie, nie trwasz w Nim. Bóg nie może cię powołać, jeśli twoim planem jest: Panie, jeszcze pół roku, nie wiem, będę palił, ćpał i założył, a potem, jakbyś mógł, to jakaś misja w Afryce. Tak nie działa powołanie. Powołanie dochodzi do ludzi, którzy chodzą w prawdzie. To, kim była, sprawiło, że Bóg ją mógł użyć. Podobna była do wielu z nas. Może wiecie, dzisiaj mam swoje lata, część moich dzieci jest już dorosła, część jeszcze nie, ale jakiś dom mam, jakieś plany, ale kiedy z obecną tu moją kochaną żoną, zborownicy znają to na pamięć, mówię do gości bardziej, poczuliśmy powołanie, by wyjechać do Rosji. Nigdy nie zapomnę gościa, który mi powiedział: nie dorobisz się, człowieku, ani malucha, ani segmentu, ani mieszkania. On dosłownie to powiedział.
inni mówili, gdzie ty bierzesz tą biedną kobietkę małą? Wiecie, wyruszyłem na misję do Rosji, stała się moją pasją i marzeniem. Nie będę wam o tym, goście kochani, długo mówił, bo zborownicy zaczęliście słyszeć chrapanie, oni to ciągle słyszą. A więc ona, ale byłem w czymś podobny do Marii. Wszedłem w Pana, starałem się chodzić w Nim w prawdzie. I powiem wam, czym jeszcze byłem podobny. Wiecie, co mnie łączyło z Marią? Nie jej tak potężne oddanie Bogu. Tego się mogę uczyć. Nie miała pieniędzy, stanowiska i wpływów. To nie była wpływowa córka najwyższego kapłana, córka z pokolenia, która wszystko sobie mogła załatwić. No do kogo innego mógł pójść anioł, jak nie do niej? Ludzi z takimi pieniędzmi i wpływami się nie lekceważy. Akurat Biblia jest pełna świadectwa, że Pan Bóg kompletnie nie zwraca uwagi ani na świątynny worek, ani na worek Heroda. A jeśli już, to się gniewał, że nie tak jest zebrany, jak trzeba. Nie miała pieniędzy, stanowiska, wpływów, bo Bóg w ogóle nie potrzebuje twoich pieniędzy, stanowiska i wpływów. Bóg potrzebuje, byś wszedł w prawdę i trwał w prawdzie, by cię powołać. Miała za to to, co towarzyszy prawdzie, bo jeśli tego nie ma, to znaczy, że twoje życie nie jest prawdą. Miała czystość i wierność zasadą Słowa Bożego. Amen? To jest możliwe tylko w prawdzie, którą jest Jezus. Jeśli dziś tutaj siedzisz i masz problemy z pornografią, z kłamstwem i plotkarstwem, to nie jesteś w prawdzie. Jesteś w kłamstwie i udajesz, że jesteś w prawdzie. Ona to miała. Miała czystość, wierność zasadom i Słowu Bożemu. Dlatego, że Pan Bóg nie poszukiwał gwiazdy. Nie poszukiwał wpływowej kobiety z pierwszych stron okładek i gazet. Szukał jednej rzeczy. Osoby w prawdzie, posłusznej prawdzie. Posłusznej Słowu Bożemu. On do dzisiaj poszukuje ludzi posłusznych. Bóg patrzy z nieba na ziemię, mówi psalmista, i patrzy, czy jest ktoś, kto by szukał Boga. Ludzi prawdy. Nie mówi, jak musisz być ubrany. Nie mówi, jaką muzykę musisz lubić. Nie mówi, jakie masz mieć wykształcenie. Ludzie prawdy. I wtedy na nich spełnia się Słowo Boże. Bo prawda jest miejscem, gdzie Bóg powołuje. I tylko żywy Bóg może cię powołać. Mrzonki nie powołują. I wtedy spełnia się Jego Słowo. Każdy z was chce wam coś powiedzieć. I ja, i ty mamy dziś przy sobie tą rzecz. Ta rzecz się nazywa to, co potrzebne do posłuszeństwa, służby i błogosławieństwa. Może dzisiaj na modlitwie albo teraz błądzisz myślami gdzieś daleko i myślisz tak, poszłabym, nie wiem, pojechałbym na misję tak jak ty, albo zrobiłbym coś innego, ale niech się zmieni to i to i to i to. Chcę ci powiedzieć, dziś tu, siedząc na tym krześle, nie musisz nawet rozkładać rąk, nawet nie musisz ich wyciągać w kieszeni, jak je masz w kieszeni. Masz w sobie to, co jest Bogu potrzebne, żeby cię powołać, żeby zmienić twoje życie. On ciebie chce dotknąć i niczego, co wokół ciebie, ale tylko ciebie. Powołanie. Powołanie. To słowo niesie dla mnie wielki ładunek. Odbywa się tylko wyłącznie w prawdzie. Człowiek zakłamany nie może zostać powołany. Są prawdy i Bóg w nie wchodzi i powołuje. Każdy z nas to może dzisiaj. Możemy czytać dużo Biblii. Pewnie wielu z nas czyta. Możemy wysłuchać tysięcy kazań. Ale czy można cię powołać? Czy możesz doświadczyć cudu? Czasami mówimy, wiesz, zazdroszczę tam w Afryce, tam gdzieś tam za górami, za lasami. Bóg ludziom mówi, dokąd mają pójść i gdzie pojechać. Ale czy jesteś w miejscu, gdzie Bóg może to powiedzieć tobie? Czy tylko w miejscu marudzenia, że nie dzieje się to tobie? Powołanie. Bo Boże powołanie zmienia wszystko. Nie ma powołania. Uwierzcie mi i możecie sobie to zapisać. Jeżeli pragniesz być powołany, to sobie to zapisz. Nie ma powołania, które twoje życie pozostawi w takim stanie, jak jest teraz. Tak i amen. Każdy na tej sali, kogo Bóg do jakiejś służby powołał, wie, że to jest prawda. Twoje życie nigdy nie zostanie takim samym.
I tak dochodzimy do miejsca, że Gabriel odwiedza młodą Miriam. Nie jest to jego pierwsza relacja z tą rodziną. Był już u Elżbiety i Zacharniasza i spełniają się ważne proroctwa. Spełnia się takie proroctwo. Miało się wypełnić na nich proroctwo Izajasza. Oto panna pocznie i porodzi syna i nazwą go imieniem Emanuel. Izajasz 7,14. Jak wiemy, Emanuel tłumaczy się Bóg z nami. I zwracamy tu uwagę na ten Immanuel, Emanuel właśnie, Bóg z nami, ale tu jest coś jeszcze. Tu jest słowo panna. Oto panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emanuel. I tu mamy słowo panna. Ono jest niezwykłe. W języku hebrajskim słowo panna brzmi alma. I to nie jest taka sobie o po prostu panna. Hebrajski jest tu z rodzajnikiem określonym, czyli innymi słowami, żeby się nie bawić w zawiłości hebrajskiego, oto ta, dokładnie ta panna pocznie i porodzi syna. Bóg mówi, że to powołanie jest bardzo dokładne. Czyli Bóg już wiedział, kto to będzie. Chodziło o konkretną dziewczynę, która musiała być we właściwym miejscu i Bóg wiedział, że ona tam będzie. O nią chodziło, dokładnie ona. Pan Bóg nie porusza się po omacku. Gdzieś w jego planach jest ten, jest ta, jesteś ty. Nie jesteś w obozie koncentracyjnym. Chrześcijanin, kulec, jesteś chrześcijanin numer 7 miliardów, bla, 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 bla. Nie. Kiedy byłem niewierzący, przypomniało mi się coś, kiedy śpiewaliśmy tą pieśń, że Bóg mnie nazwał kim? Śpiewaliśmy? Dzieckiem swoim. Kiedy byłem niewierzący, jak mnie złapali na kradzieży kukurydzy, nazwali mnie złodziejem. Kiedy przez łzy mojej mamy byłem wzywany przez policję na izbę dziecka, nazywali mnie draniem. I nie powiem jeszcze jak, bo już tak nie mówię. Kiedy wracałem pijany, kopiąc sąsiadom w drzwi, nazywali mnie pijakiem. Kiedy się nawróciłem, ludzie nazwali mnie głupcem. Ale dziś śpiewałem, że Bóg nazwał mnie po imieniu. Bóg cię nie woła, ty dłużniku, ty pijaku, ty złodzieju, ty plotkaro, ty idiotko. Bóg nikogo tak nie woła. To są imiona, które używa diabeł. Używał je w twoim starym życiu. Bóg nazwał cię prawdziwie po imieniu. Jesteś dokładnie ten. Ja jestem ten, ten właściwy Mirek. I jeśli tu jest jakiś Mirek, to też jest tym właściwym Mirkiem. Jesteś tym właściwym człowiekiem, którego Bóg chce powołać. Jesteś tym, na kogo Bóg czeka, byś wszedł w prawdę, jak w światło. Stał w tym miejscu i dał się Bogu powołać, a nie tylko był na konferencję perspektywy, z tym, że w moim wypadku bez perspektyw. Miało się spełnić proroctwo Izajasza i zaczęło się wypełniać. Powołał właśnie tą pannę. Również z powodu Józefa, z którym była w związku, spełnia się kolejne proroctwo. Ze względu na sługę Twego Dawida, nie odrzucaj pomazańca Twego. Złożył Pan Dawidowi niezłomną przysięgę, której nie cofnie, jednego z potomków Twoich osadzę na tronie Twoim. Jeżeli synowie Twoi strzec będą przymierza mego i świadectwa mego, którego ich nauczę, wtedy i synowie ich na zawsze zasiadać będą na tronie Twoim. Zwróćmy uwagę, jak zawsze w wypadku Bożej obietnicy jest pewne jeśli. Wiecie, kiedy ja komuś coś obiecuję, na przykład ktoś dzwoni i pyta, czy nie przyjechałbyś w marcu głosić na naszą konferencję albo naszego zboru. Ja mówię z największą radością, to jest moje życie. Słowo Boże, to jest moje życie. Moje życie, kocham to robić. Ale ja muszę powiedzieć ludziom, jeśli będę zdrowy. I dawno jemu bratu z Ukrainy odpowiedziałem żartem, nie wiedziałem, że to weźmie poważnie. Mówię, wiesz bracie, jeśli będę żył, to przyjadę. No co ty bracie, a coś wiesz? Ja mówię, nie, nie, żartuję, chory brat. Nie, żartuję, nie. Jeśli ja dam rady, to będę. Tu jest jeżeli, ale nie dotyczy Boga. Bóg mówi, jeżeli jeszcze będę w ogóle miał dla was czas, bo nie. U niego się nic nie zmienia. To jeżeli dotyczy człowieka. I Józef, mający około 30 lat, narzeczony Marii, spełniał warunki. Był prawym człowiekiem. Samo słowo, jak go nazywa Biblia, Józef jest nazwany przez Słowo Boże sadyk. Sadyk to jest człowiek prawdy, sprawiedliwości, prawości. A był on człowiekiem prawym, albo a był on człowiekiem sprawiedliwym. Różnie w różnych tłumaczeniach.
On był tym, kim miał być, by być powołanym, i ona była tym, kim miał być. To znaczy nie supermenami biblijnymi, nie ludźmi doskonałymi z wpływami, ale stali w miejscu prawdy, byli ludźmi prawymi, prawości. Czy jesteś w miejscu, gdzie po tej konferencji, gdzie po tym nabożeństwie, gdzie po twoim spotkaniu z Bogiem Bóg cię może powołać? Czy Bóg w ogóle cię może powołać? Czy większe jest marudzenie i oszukiwanie siebie i przesuwanie czegoś? Większość Żydów zachowywała wtedy tradycję. To znaczy, czytali Biblię, ale dokładnie robili to, przed czym ostrzegał pustelnik z V wieku Marek Retenita, o którego cytowałem na początku. Po prostu nie stosowali tego słowa. Znali je nawet na pamięć, tyle tylko, że ustawiali sobie to w głowie po swojemu, tak jak to ma według nich być. I dzieją się wielkie rzeczy. Popatrzcie, co się dzieje w Betlejem potem. Co się dzieje nawet w Nazarecie, kiedy anioł staje. Dzieją się wielkie rzeczy, tyle tylko, że cały religijny świat, łącznie ze świątynią, nic nie widzi, a jeśli w ogóle, tak jak na przykład Herod, coś tam dostrzega, to bardziej boi się o swoje. Trzęsie się nad własnym egoizmem. Dzieją się wielkie rzeczy, religijny świat nic nie widzi, a gdy zobaczy, źle rozpozna, będzie chciał zabić, będzie chciał nie przyjąć, bo będzie miał swoje poglądy. Podobnie jak my dziś pamiętamy o Bożych obietnicach, czasami zapominamy o Bożej miłości. I tak pewnego dnia anioł odwiedza młodą, jak już mówiłem, 14-16 lat, Żydówkę Miriam. Słowa, które do niej mówi, zmieniają historię ludzkości, w tym moją. W tym moją. W 6 miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego, pisze Łukasz w 1 rozdziale. Do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef, z domu Dawidowego, a pannie było na imię Maria. I wszedłszy do niej rzekł: bądź pozdrowiona, łaską obdarzona. Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. Ale ona zatrwożyła się tym słowem i rozważała, co by mogło oznaczać to pozdrowienie. I rzekł jej anioł: nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. I da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. Co odpowiada się na takie słowa? Słyszycie, co się jej stało? Siedzisz sobie w domu, obierasz ziemniaki albo coś tam robisz, przesiewasz ziarna. Skupiesz jakąś roślinkę, pracujesz sobie, pojawia się anioł i mówi takie rzeczy. Co się na takie coś odpowiada? To wcale nie jest oczywiste pytanie. W naszych religijnych przyzwyczajeniach my odpowiemy: no amen. Ale to nasze amen jest takie bardzo kościelne. Ono tu zostaje na tym krześle, a my idziemy do roboty. Albo, a może chwała Bogu się odpowiada. Ale życie zarówno wtedy, jak i dziś nie chce biec przez romantyczne, religijne ścieżki, gdzie po prostu twoja fabryka jest jednym wielkim, kochanym kościołem. Bo nie jest. Musisz żyć jak Maria i Józef w Nazarecie, który jest wszystkim, czym nie powinien być. I ma wszystkie bolączki, o które można by dzisiaj wymienić również. Wiecie, dlaczego mówię, że to nie jest oczywiste? Tak szybko, żeby nie przedłużać. Popatrzcie tylko na Boże powołania, co mówili inni. Zobaczymy wtedy, jak była wyjątkowa Miriam. Zestawmy właśnie młodą Miriam i kilku wielkich facetów, naprawdę gości wielkiego formatu. Wielcy mężowie wiary, którzy wykonali swoje zadania dla Boga. Co oni odpowiadali, kiedy byli powołani? No bo i do nich przychodziło powołanie, na przykład Mojżesz. Mojżesz podskoczył na pustyni i mówi: jasne, że idę, ale mu przygadam temu faraonowi. Powiecie na to amen czy nie? No nie, zróbcie tak bu. Pewnie, że nie. Mojżesz, ale ja, a ktoś inny nie może. Tato, ale ja znowu. Wiecie, o czym mówię? On zaczął się tłumaczyć, nie nadaje się. Panie, on tego nie powiedział na szczęście, ale jego zachowanie doświadczyło, chyba się pomyliłeś tym razem, wyjątkowo. Nie nadaje się. Zobaczcie na Sarę, żeby nie było, że tylko chłopów leje dzisiaj na kazaniu.
Popatrzcie na Sarę. Za rok o tej porze będziesz mieć dziecko. Czemu się śmiałaś? Nie śmiałam się, no co ty. Popatrzcie na Gedeona. Jego niewiara przyszła do historii do tego stopnia, że pomimo nauczania w kościele ciągle są ludzie, którzy kładą runo przed Bogiem. Runo w Starym Testamencie jest wynikiem niewiary. A ludzie tak to czytają, że im się wydaje, że też będą kłaść runo. Zawsze zachęcam ludzi do dokładniejszego studia Biblii. Całkiem niedawno podeszła do mnie pani, która mówi, nie wiem, czy to była siostra, czy nie, nigdy nie widziałem wcześniej, mówi, położyłam runo przed Bogiem. Ja mówię, to znaczy, że nie wierzysz Bogu, czy co? Gdy on doskonale wiedział, co ma robić i jak ma robić. Ale on jeszcze runo położy. To jest niewiara. Eliasz siedział i mówi, mam już dość. I czytałem pracę jednego hebrajskiego lekarza, żydowskiego doktora, który mówi, że w oparciu o studium życia Eliasza stwierdza jako lekarz, że prawdopodobnie miał bardzo głęboką depresję, którą dzisiaj leczylibyśmy poważnymi lekami. Jeremiasz mówi, Boże, Panie, no nie te lata jeszcze. Panie, no nie w tych latach. To za młody, to za stary człowiek. Jonasz. Niniwa? Niniwa, powaga. Jerozolima masz na myśli, nie, Niniwa. Niniwa. Ja nie wiem, jak to porównać, nie wiem. Wiecie, co Jonasz czuł? Czuł to, co czułby wzięty z Oświęcimia więzień, wychudzony w pasiaku, któremu Bóg powiedział, a teraz pójdziesz do Hitlera, Geringa i faszystów, do Reichstagu, powiedzieć im, że kochamy ich, że Bóg ich kocha i ma dla nich cudowny plan. Taki ktoś by splunął, pewnie ich piekło pochłonie. Siadam na statek. Dokładnie to myślał Jonasz. Absolutnie był przeciwny. I wiemy, jaki cud doświadczyła Niniwa. Zachariasz domagał się znaku. Chwilę przed tym, zanim Maria powiedziała tak, on się domagał znaku. Piotr uważał, że jest zbyt grzeszny. Tomasz, nie uwierzę dopóki. I tak dalej. Teraz mamy Marię, Miriam, nie domaga się znaku. Nie mówi, Panie, ale jestem za prosta, ja nawet technikum nie mam. Panie, jestem za prosta, nie tłumaczy Bogu, że jest za młoda. Zgadza się w wyjątkowy sposób, wiedząc przecież, że to zmieni wszystko. Bo wiecie co? Bóg jej nie proponuje rocznej prenumeraty National Geographic. Proponuje jej dziecko. Śmiejecie się, ale to jest poważna zmiana. Ona się, kto ma dziecko, to wie, kto nie ma, niech się śmieje, zobaczy. Ja mam czwórkę. Tyle, że je nie musiałem rodzić, ale przeżywałem bardziej. Maria się nie domaga znaku, nie mówi, że Panie, ale to, ale siamto, ale tamto. Zgadza się w wyjątkowy sposób, widząc przecież, że to zmieni wszystko. Maria zgadza się, wiecie jak? Bardzo świadomie. I to tam pisze w Biblii. To jest to, co nam Greka Nowego Testamentu pokazuje. Jej postawa nie jest chwilowa. Mamy tu tekst taki. Ona zatworzyła się tym słowem i rozważała, co by mogło znaczyć to pozdrowienie. Inne tłumaczenia jeszcze lepiej piszą, że ona zmieszała się. Zmieszać to można, jak się pieluchy gotuje w garku. Ona się nie zmieszała. I to zatworzyła się też nie w pełni oddaje wszystko. Słowo, które tutaj mamy, tłumaczymy zatworzyła się i okej, mam tu nawet napisane, jak ono jest po grecku, ale to teraz nie jest ważne. Oznacza to dokładnie, definicja tego słowa. Nie dawało jej to spokoju, nie potraktowała tego lekko, świadoma tego, czym to jest. Nie wzięła tego lekko, wzięła to poważnie. Słowo rozważała. Oznacza logiczne myślenie. Maria znała Słowo Boże, sama jej pieśń nazywana Magnifikatem wskazuje, że miała doskonałą znajomość całego Starego Testamentu. Maria znała Słowo Boże i Biblia pokazuje nam, że rozważa to, co mówi Bóg w swoim sercu. Czy chcesz dzisiaj właśnie takim w modlitwie stanąć? Czy chcesz rozważyć, co Panie do mnie mówisz? Czy jesteś gotowy zrezygnować z paru ale i z paru jeśli,
jeśli on mówi do ciebie, chodź. Ja nie zdążyłem mrugnąć oczami, kiedy to się stało. A nie mieliśmy pracy, nie mieliśmy pieniędzy. Ludzie mówili, że zginiemy, bo Balcerowicz, bo będą przemiany w Polsce i będą pogłębiać się tak bardzo, że nawet podobno bezrobocie będzie w Polsce. Jeszcze wtedy nie byli pewni. I znaleźliśmy się nagle daleko od domu w Rosji. Niedawno tutaj opowiadałem zborownikom, wybaczcie, że musicie słuchać 5 razy to samo. Ale mi jest fajnie, bo mi czas kazania zleci, wiecie. Nie musiałem się przygotowywać. Poszliśmy sobie na jedną randkę z Gośką. Pamiętasz Gośka, randkę na Bajkal? Nie mieliśmy nawet na lody, na nic. Blisko granicy z Mongolią weszliśmy na zamarzniętą taflę jeziora Bajkał. Złamaliśmy najczystsze sople świata. Jedliśmy lody. I nie zamieniłbym tego szczęścia na żadne delicje, na żadną lodziarnię, na nic. Nawet na Magnum, na nic. I Maria znała to słowo. Weszła w nie. Nie mówiła, nie mam przygotowania, oszczędności i tak dalej. Uznała, rozważyła i wchodzi w to słowo. Widać to zarówno podczas zwiastowania, jak i potem, kiedy Jezus ma 12 lat, ona rozważa, co się do niej mówi, chowa to w swoim sercu, też zadaje aniołowi pytania, ale zupełnie inaczej niż Zachariasz. Pozornie może wam się wydawać, że i Zachariasz, i Maria spytali o to samo, ale to pytanie jest zadane inaczej. On prosił o znak, o jakiś cud, co potwierdzi cud. Ona mówiąc tak, zapytała jedynie jak. I trudno się dziwić kobiecie, kiedy się dowiaduje, że będzie w ciąży, że pyta jak. Ale to nie była ta sama niewiara, co u Zachariasza. On chciał cudu, który poświęci cud. Ona zapytała się tylko, jak może sobą usłużyć, by ten cud się stał. Ona mówiąc tak, mówi jedynie jak. Że to się stanie, wiedziała, ale chciała wiedzieć jak. I anioł spokojnie jej wyjaśnia. Sprawa dotyczy nie tylko tego, gdzie pójdzie, co powie i zrobi, ale tego, co się stanie z jej ciałem, w jej ciele. To jest ogromna lekcja, mówiąc tak, nie mogła przecież wiedzieć wszystkiego. Ona nie miała, wiedziała tyle, co się wiedziało w tamtym czasie od rodziców. Nie znała anatomii, nie znała wszystkiego tak, jak my dzisiaj. Oni wiedzieli oczywiście, skąd się biorą dzieci. Żydzi nigdy nie mówili dzieciom, że ich przyniosły ich bociany. Ona to wiedziała, ale to, co do niej mówi anioł, przerasta wszystko. To znaczy rezygnacja z tych marzeń, które miała. Na początku mogła pomyśleć, że koniec z tymi marzeniami. Jak chciała żyć, gdy się wszystko zmieni? Czy jest gotowa powiedzieć tak? Wiecie, konsekwencje powołania są konsekwencjami tego, że będziesz w prawdzie. Jeśli staniesz w prawdzie, stoisz w miejscu powołania. Jeśli pozwolisz się powołać, powołanie zmieni wszystko i poniesiesz konsekwencje swojego powołania. Inna rzecz, która tutaj podważa nasze myślenie, utrwalone przez kolejne liturgie kościelne, to reakcja otoczenia. Popatrzcie na nią. Kiedy jej anioł już powiedział, co się stanie, to nie było tak, że wyszła z miejsca powołania, nad domem była boska światłość i szła ulicami Nazaretu, a ludzie klepali ją po plecach i gratulowali. Będziesz matką Mesjasza. Ktoś zwołał orkiestrę. Ktoś zebrał na stołach, zróbmy ucztę, w naszym mieście będzie matka Mesjasza. Absolutnie niestety tak nie było, chociaż to by się być może jej należało, ale Bóg nie chce tak działać. Popatrzmy na to życiowo. A życiowo wiecie, jak to brzmi? Mamo, będę miała dziecko. Z kim? Objawił mi się anioł z Duchem Świętym. Co byś powiedział swojej córce? Jak byś to powiedziała mamie i tacie? Jeszcze w takim społeczeństwie jak tamto, gdzie naprawdę nie tolerowano tego. Wiesz, był u mnie anioł i powiedział, że Duch Święty. Mamo, tato, nadal jestem czysta. Nadal trwam w mojej czystości przed Panem, ale to jest to, co powiedział. Wiecie, w zamian za jakieś współczucie, pocieszenie, grozi jej wyłączenie z ludu Bożego za posłuszeństwo Bogu. W jej czasach samotna matka, kobieta była gorsza niż trędowaty i miała straszny los. Jeśli posłuchamy Boga,
i pozwolimy, by Biblia stała się naszą realnością, staniemy wobec problemów. Nigdy, stojąc w miejscu prawdy, nie będziesz miał z górki. Nigdy. Już od jutra w pracy, jeśli wybierzesz prawdę zamiast nieprawdy, będziesz miał podgórkę, a nie z górki. Ale dlatego będziesz miał podgórkę, żeby w dniu, który wyznaczył Bóg, radować się jak nikt. Stojąc w miejscu prawdy, staniesz w miejscu powołania. A Maria ryzykuje wszystkim, rodzice, narzeczony, opinia, życie, mówi tak. I rzekła Maria: oto ja, służebnica pańska, niech mi stanie według słowa tego. I anioł odszedł od niej. Mamy tu pewne niedomówienie. Wynika ono znowu z przekładu i tłumaczenia naszych Biblii. Maria nie powiedziała tak: oto ja, służebnica pańska. Ona mówi dosłownie bez żadnego ja. Tam ja absolutnie nie istnieje i go nie ma. Ona mówi: oto służebnica pańska. A słowo służebnica mamy tu w Grece z tego samego korzenia, z którego pochodzi słowo niewolnik. Czy właściwie to samo, tylko inaczej. Oto ja, niewolnica pańska. Oto ja, ta, której się stanie to, co ty chcesz. Oto ja, służebnica pańska. Jeszcze raz mówię, to ja jest w polskim, ale jego tam nie ma, żadnego ja. Ona mówi dosłownie: służebnica. Jest takie słowo duolos. Ona mówi to samo, tylko w rodzaju żeńskim. Maria nie odpowiada inaczej niż tylko tak. Nie ma w niej jakiegokolwiek ja. To ja widać w wielu bohaterach Biblii. To ja widać we mnie, jak mi ktoś czasem na odcisk nadepnie. To ja widać w tobie, kiedy się nie dzieje tak, jak trzeba. To ja jest w nas, ale w niej tego ja już nie ma. Nie ma w niej ja, moje i mój. W tamtym czasie niewolnik był bez praw. Ona oddaje wszystkie swoje prawa tym słowem. Oto ja, niewolnica pańska. Co tylko chcesz, niech mi się stanie to, co ty mówisz. I pewnego dnia, mijają dni, nie zaczyna się świecić w nocy. Nie słyszy anielskich pieśni. Pewnego dnia odkrywa, że nosi w swoim łonie dziecko. Pewnego dnia kładzie swoją dłoń na własnym łonie. Mówi: jest we mnie życie. Stało się według tego słowa. I w niej jest uwielbianie. Człowiek powołany do służby, stojący w prawdzie, może uwielbiać. Mężczyźni mogą podnosić czyste ręce. Ci, którzy uwielbiają, mogą stać w prawdzie. To jest miejsce uwielbiania. Maria nie przychodzi potem do Elżbiety, marudzić Elżbiecie: słuchaj, wiesz, co się wyrabia, mówię ci, koniec i tak dalej. Ale ona przychodzi, by uwielbiać. Śpiewają, mówią wielkie rzeczy o Panu i tego wam dziś chcę życzyć. Maria zaczyna najbardziej biblijne uwielbianie świata. Jak już mówiłem, przejdzie do historii jako Magnifikat. To jest wzór tego, jak chwalić i czcić Boga słowami. Całkowicie oparty na Biblii. Tam nie ma żadnego: Panie, Ty wiesz, kim ja jestem. Panie, Ty wiesz, co ja mogę. Tam jest tylko On, Bóg, nasza siła. Przejdzie. I kiedy czytamy Magnifikat, ja go oczywiście nie będę pytał, bo chcę kończyć już, byśmy się mogli modlić, ale kiedy zobaczycie Magnifikat, poczytajcie sobie go spokojnie. Ona naprawdę znała słowo. Słowo Magnifikat pochodzi od pierwszych jego łacińskich słów. Magnifikat, anima mea dominium. Wielbi dusza moja Pana. Stąd mówi Magnifikat. Jest to modlitwa tak niezwykła, że stała się inspiracją. Wiecie, kto się nią inspirował przy pisaniu pieśni? Nie tylko Hillsong. Nie tylko Bethel. Nie tylko Michael W. Smith. Nie tylko Keith Green. Bach, Vivaldi, Mikołaj Zieliński, Mozart, Penderecki, Kilar i Monteverdi. Tylu ludzi jest zainspirowany tym, co ona powiedziała. A potem jest świadkiem niezwykłej służby Jezusa. Chociaż spędza większość życia w Nazarecie, zostaje z Janem, gdy jej syn odchodzi do ojca. Stąd Ewangelia Jana jest tak niezwykła. Bo Jan mieszkał z kimś, że takiego przywileju nie miał żaden inny z ewangelistów. Mieszkał z kimś, kto na samym początku, kiedy apostołowie jeszcze zupełnie nieświadomi swego istnienia, byli gdzieś daleko poza historią zbawienia, ona już wtedy powiedziała: tak. Wierzę, że do Marii nie powinniśmy się modlić, zdecydowanie, ale na pewno powinniśmy się od niej uczyć. Maria nie ma atrybutów Boga. Nie ma samoistności, suwerenności, wszechobecności czy wszechmocy.
Więc myślę, że nie powinniśmy się modlić, ale na pewno powinniśmy ją czcić, szanować i uczyć się od niej. Jeszcze raz mówię, kiedy mówię cześć i szanowanie, nie myślę o modlitwie. Modlić się powinniśmy tylko do jednego. Jest jedna droga do Ojca, człowiek Jezus Chrystus. Jest jeden, do którego powinniśmy się modlić, czy to jest Bóg. Myślę, że nie muszę tego na tym miejscu mówić. Ale uczę się od niej, że nawet ona musiała powiedzieć, oto ja. A co ze mną? Czy jesteś w miejscu powołania, w miejscu prawdy, gdzie Bóg cię może użyć? Niech mi się stanie. Tam jest grecki tryb życzący. Ona mówi, tak chcę, by się stało to, co ty chcesz. Za chwilę chciałbym się pomodlić z tymi z was, którzy pragną powołania, którzy pragną oczyścić swoje życie od wszelkiego fałszu, od wszelkiej przeszkody, od wszelkiego brudu, pragną wolności, albo już ją mają, ale chcą wejść w pełni w miejsce powołania, w miejsce prawdy. Oto ja. Pamiętacie Piotra, kiedy się już nauczył Jezusa? Miłujesz mnie? Miłujesz mnie? I w końcu to, co każdy z nas musi Bogu powiedzieć. Panie, Ty wiesz. Pamiętacie, co mówiliśmy o prawdzie, czy co tu było mówione, nie ja, ale inni mówcy? Jedno z tych haseł prowadzących tej konferencji, która tu była w sobotę i w piątek. Już sam nie wiem, gdzie jest ta prawda. Już sam nie wiem. Piotr też już sam nie wiedział. Wielu już sami nie wiedzą. I kiedy Piotr mówi do Pana, Panie, Ty wiesz, chcę Cię dziś zachęcić, pomóc się z bratem i z siostrą, którzy za chwilę będą Ci chcieli usłużyć do modlitwy. Nie dlatego, że to oni są, nie wiem, jacyś święci, co się unoszą pół metra nad ziemią. Nie. Oni Cię kochają i chcą się z Tobą pomodlić. Przyszli na to nabożeństwo. To są nasi starsi zboru. I ludzie modlitwy przyszli przygotowani. Żaden z nich nie przyszedł w brudzie, w kłamstwie, w oszustwie. Przyszli przygotowani w miłości dla Ciebie, by się o Ciebie modlić. Powstańmy do uwielbiania. Myślę, że zespół mogę zaprosić tu do przodu, ale chcę też zaprosić wszystkich starszych zboru, abyście przyszli najpierw tutaj i stanęli twarzą do ludzi, by wiedzieli, do kogo podejść. Naszych starszych zboru i diakonu, proszę was, kochani, byście tu przyszli. I jeszcze raz ponawiam moje wezwanie. Czy chcesz wejść w miejsce prawdy i powołania? Czy potrzebujesz modlitwy o wolność, czy o rozpoznanie? Czy potrzebujesz modlitwy o odwagę w swoim powołaniu? Nie kocz tej konferencji byle jak. Byłem, wysłuchałem, pośmiałem się, jadę do domu. Ale powiedz, Panie, jadę, a moje tak przyniesie w tym tygodniu wiele zmian w moim życiu. Wiele zmian w moim komputerze. Wiele zmian w tym, co mówię. Wiele zmian. Chcesz modlitwy? Chodź do przodu. Przyjdź tu. Stań z bratem, siostrą i powiedz, Panie, pomódźcie się, bo to jest to, co Bóg nam radzi, abyśmy czynili. Zapraszam tych, co nie mają tej potrzeby, co stoją w tym właściwym miejscu i wiedzą, co do nich należy, trwają w Panu, aby wznosili swoje ręce w błogosławieństwie, uwielbianiu i zaśpiewali tą pieśń modlitewną, jakakolwiek modlitewna pieśń to będzie. Możecie nawet powtórzyć tą właśnie o tej prawdzie, kim jestem, że jestem dzieckiem Bożym. A potem co Bóg da, ale ponad wszystko, błagam Cię, nie jedź do domu taki, jaki przyjechałeś. Niech dziś zmieni jutro, a jutro zmieni to, co za wiele, wiele lat. Bądźcie błogosławieni. Amen.